Dopiero co wystartował event ProLife, a już dostaliśmy informację o kolejnym, naprawdę świetnie wyglądająca karta nadchodzi. Pojawia się pytanie, kiedy karty z eventu ProLife mogą dostać upgrade oraz na jakich zasadach i tutaj ważne, nie wszystkie mogą na to liczyć szybko. Otrzymaliśmy kolejny kod gry zapowiadający paczki na kolejny event związany prawdopodobnie z Czarnym Piątkiem i jest kilka mocnych opcji. Dostaliśmy Diogorzotę w zadaniach, natomiast jej popełniło błąd, nie przypisało go do żadnego prosa, więc będą musieli go naprawić. Siema, witam was tą sobotę. Wczoraj wystartował event ProLife, dostaliśmy karty dynamiczne, a w przeciekach pojawiły się informacje odnośnie już kolejnego eventu, który będzie prawdopodobnie w okolicach Czarnego Piątku, więc jest o czym dzisiaj porozmawiać. Zostawcie dlatego lajka, wbijmy takie 500, zostawcie subskrypcję, żeby na bieżąco, bo codziennie o 6 rano macie tutaj takie materiały i zaczynajmy. Zacznijmy się nietypowo, ponieważ od menu głównego całej gry, a tutaj mamy dość sporo informacji, które mogą wpłynąć na postrzeganie tego eventu. Po pierwsze trafiły karty eventowe do paczek, Mane, Kolomuani, William oraz inne, o których zaraz porozmawiamy. Następne, widzicie informacje pod kartami, dostępne 4 dni, 18 godzin, 22 minuty, a co to oznacza, że są dostępne w paczkach do środy do godziny 19. Dlaczego? Ponieważ nadchodzi Czarny Piątek, a tak naprawdę już czwartek może wystartować kolejny event, o którym też dzisiaj porozmawiamy. Przechodząc jednak dalej do informacji, oczywiście Duża Tygodnia numer 9 nadal jest w paczkach i będzie do środy również tak jak te karty, więc można powiedzieć środę o godzinie 19 z paczek wychodzą karty FC Pro Life oraz karty Inform. Następnie możecie zeskanować i zobaczyć więcej informacji odnośnie tego eventu, ale najciekawsze i najważniejsze rzeczy są tutaj, jeśli chodzi o tą tabelę. Mamy cztery grupy rozgrywek i w każdej grupie mamy prosa. Do każdego prosa przypisana jest jakaś karta. Dla przykładu macie tutaj, nie wiem, Umuta, do którego jest Lodi przypisany. Lodiego, Renana Lodiego nie ma w chwili obecnej w paczkach. Prawdopodobnie będzie w mini drużynie, no chyba że jej wykombinuje, że tutaj będzie wyzwanie budowania składu. Ale William jest do gościa, który ma nick Young, więc na dobrą sprawę widzicie mniej więcej, kto ma jakiego piłkarza i tutaj wszystkie pytania mogą zostać wyczerpane. Jeszcze jedna informacja, która tutaj jest ważna. Widzicie również, w który dzień dana grupa będzie rozgrywać swoje spotkania, a to jest bardzo istotne, ponieważ grupa A rozgrywa spotkanie 27 listopada, natomiast 27 listopada żadna inna grupa nie rozgrywa spotkania. Grupa B 4 grudnia, grupa C 11 grudnia, grupa D dopiero 18 grudnia i to jest tutaj bardzo istotne. Pojawia się więc też pytanie, jak te karty mogą otrzymać upgrade i kiedy go mogą otrzymać, i tutaj jest dość to mocno skomplikowane, dużo bardziej zagmentowane niż w przypadku zwykłych kart RTTK, które mieliśmy ostatnio dostępne w grze. Natomiast start kampanii, oczywiście dostaliśmy karty, doskonale znacie. Pierwszy upgrade za zdobycie 3 punktów przez danego prosa plus 1 infor, następny upgrade za 6 punktów i tak naprawdę alternatywna pozycja i playstyle tutaj w tym przypadku bez plusa, następnie 10 punktów kolejny i tak dalej. Natomiast to jest bardziej odległe. Na dobrą sprawę, jeśli przejdziemy sobie na całe te rozgrywki, możemy zauważyć, że ma w fazie grupowej ogólnie mamy dwa razy każdą grupę, czyli na przykład grupa A gra 27 listopada, a następnie 8 stycznia. Więc można powiedzieć, że istnieje duża szansa, że upgrade za 3 punkty oraz 6 punktów będzie możliwy już do zdobycia, nie wiem, w pierwszym terminie, czyli na przykład 27 listopada. Ale żeby tutaj dalej przejść do tego tematu, jak dobrze widzicie, 27 listopada o potencjalny upgrade będą rywalizować zawodnicy z grupy A, więc na przykład karty tego generał Mane, Malena, Lodiego oraz Kolomulaniego i to jest bardzo, a to bardzo tutaj istotne, bo na chwilę zdejmę wam kamerę i zobaczcie grupę D. W grupie D jest tekst, który ma przypisanego Calvina Phillipsa, który może wielu z was się interesować, natomiast potencjalne spotkania o potencjalny upgrade Texa będą dopiero 18 grudnia, jeśli chodzi o pierwsze, a jeśli chodzi o drugie, tak naprawdę to będą 29 stycznia, więc tak naprawdę już ten 18 grudnia to jest sporo czasu, jeśli na przykład grupa A gra 27 listopada. Wiecie mniej więcej pewnie o co chodzi. I na dobrą sprawę tutaj macie rozpiskę, kto jest do kogo przypisany i przelećmy sobie po kolei. Kolomuani, Malen, Mane i oczywiście zawodnicy, którzy tam są uzupełnieni, na przykład Lodi, Umuta lub Umarka 11, ten generał. Nie, pewnie źle wymawiam, ale wiecie doskonale o co chodzi. Więc Kolomuani, Malen, Mane, Lodi, który dojdzie, to są zawodnicy, którzy będą rywalizować o swój upgrade 27 listopada i to jest bardzo, a to bardzo istotne. Natomiast przejdźmy do grupy B. Grupa B będzie rywalizować 4 grudnia i tu mamy na przykład Williana. Z kolejnych zawodników z grupy B mamy tego Karamaocha, Locatelliego oraz właśnie zawodnika z Francji, prawe skrzydło. Więc na dobrą sprawę, nie będę tu z nazwiskami się wyśmieszał, ale chyba Tovę, nie wiem czy tak się wymawia, no mniejsza, wiecie doskonale o co chodzi. Natomiast po prostu to jest grupa B. I ten kalendarz, który tutaj widzieliście cały czas, ten kalendarz, który pojawia się w grze, jest najbardziej istotny, bo można przyjąć, że tak naprawdę do
27 listopada. Najciekawsze karty mogą być z grupy A, które będą walczyć o swoje upgrade'y, żeby je otrzymać, do 4 grudnia z grupy B, a problem pojawia się w przypadku grupy D, która gra swoje spotkanie dopiero 18 grudnia i dopiero 18 grudnia karta Calvina Phillipsa będzie mogła potencjalnie zdobyć jakiś upgrade, ponieważ właśnie on jest w temacie takim, że po prostu jego grupa jest na samym końcu. No i to samo wygląda w przypadku tych ekranów, które dostawaliśmy wcześniej w grze. Natomiast jest też rozpiska od EA, która nam przedstawia, jak to wszystko wygląda. Tutaj zbyt dużo informacji nie uzyskacie. Wszystko jest to samo, co przed chwilą widzieliście na ekranach głównej gry. No i wszystko skłania się ku jednemu. Jeśli wejdziemy sobie właśnie w te karty, można powiedzieć tak. To są karty dynamiczne. Te karty mogą otrzymać upgrade, ale nie jak Liga Mistrzów, Liga Europy, Liga Konferencji Europy, że w jednym momencie tylko jedna karta może otrzymać 27 listopada, a na przykład druga karta może dopiero starać się o swój upgrade 18 grudnia. Więc rozstrzał jest jak najbardziej potężny i tak na dobrą sprawę, jeśli chodzi o te pierwsze karty, no to mamy tego Manę, mamy Kolomuaniego, który jest bardzo drogi, mamy też na przykład Manę. I ten, powiem wam, że Malen może być ciekawy, zobaczymy jak też cenowo się zachowa, no bo na dobrą sprawę właśnie on będzie rozgrywał swoje spotkanie o upgrade w pierwszej kolejności, a w drugiej kolejności będzie grupa B i na przykład William Locatelli i tak dalej. Więc mam nadzieję, że w miarę to jasno wytłumaczyłem i mam nadzieję, że w niczym się tutaj nie pomyliłem, bo powiem wam szczerze, że jest to zagmentwane, jest to coś nowego, jest to coś innego, ale oczywiście jej takie coś prowadziło, jak najbardziej propagują e-sportowe rozgrywki, propagują prosów i w sumie dobrze, no bo zaczynamy się interesować, który pros jest dobry i może to wyjdzie na plus całej edycji. 5 minut mówiłem chyba o tych upgrade'ach, wybaczcie, jeśli coś namieszałem, jeśli coś pomyliłem, dla mnie to też jest nowość, ale próbowałem mniej więcej zrozumieć, jak to wszystko wygląda. Ogólnie, zebrałem wczoraj karty, wczoraj mieliśmy paczki Lightning Rounds i na dobrą sprawę Ogbonę złapałem za 114, więc naprawdę spoko, właśnie tego zawodnika, napastnika, jeśli chodzi o Francję i Serie A, złapałem po 53 052, Calvina Phillipsa 200, no i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Wystawiam na razie jest bardzo dobrze, ale no nie zeszły jeszcze te karty, więc zobaczymy, czy zejdą pod koniec aukcji, a jak nie, to przetrzymam tak naprawdę na poranek sobotni i zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. Zawsze jakieś plecy są zrobione, bo te karty w tym momencie zarabiają, na przykład Calvin jest w okolicach 219, może chwilkę teraz go podcięli, natomiast ten jest po 65, Ogbona jest po około 130, więc jak najbardziej spoko. Natomiast Malena też mam zebranego, jest to pierwszy zawodnik, który będzie kwalifikował się do upgrade'ów. Oczywiście sobota, niedziela, takie ostateczne zebranie w niedzielę może być lepsze, no bo na dobrą sprawę będziemy mieli wysypy sobotnie, niedzielne, a w środę, wiadomo, ten event wychodzi z paczek, więc ten czwartkowy i piątkowy wysyp normalny podczas każdej drużyny eventowej nie będzie tutaj brany pod uwagę. Natomiast oczywiście zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Wyzwania budowania składu, dostaliśmy tutaj Lozano, nie będę zbyt dużo się nad tym zagłębiał, sytuacji takich ciekawych. Informy, słuchajcie, informy odbiły po raz kolejny, informy wróciły do dość wysokich cen, w tym momencie oczywiście lekko spadają, ale po godzinie 19 były po 40 parę tysięcy. Na szczęście nie wywaliłem wszystkich swoich, ale uciekałem. Natomiast flip z czwartku na piątek się nie opłacał. Znaczy w czwartek kupić, w czwartek wieczorem sprzedać się nie opłacał. Z piątek kupić i w piątek wieczorem sprzedać jak najbardziej się opłacał. Tutaj wahania były nawet po 10 tysięcy monet. Pomimo tego, że dostaliśmy też rozbudową informa wartą 30 tysięcy monet i trzykrotnie do wykonania codziennie, ale ludzie i tak biorą z rynku i można powiedzieć, może mniej osób inwestował i może mniej osób do tego tak podchodziło. Piłkarz 82 minimum 2, piłkarz 85 minimum 1, więc coraz częściej próbują wrzucać też minimalne te segmenty do wymagań. Zobaczymy, jak podczas czarnego piątku tego podejdą. Żeby wam wszystko pokazać, co było w kontencie, nie będę już tutaj po tym menu skakał, bo za długo ten odcinek będzie trwał i tak trwa dość długo, natomiast przeskoczę tutaj. Dostaliśmy wyzwania o paczki związane z danymi zawodnikami i to ma być norma i to ma się pojawiać podczas właśnie tego eventu, więc warto sobie to robić, ponieważ jest to też powiązane z innymi sprawami. No i dostaliśmy tego Lozano, kiedy wejdziemy sobie na stronę główną, pewnie dostaniemy Lozano w bardzo popularnych kartach. Lozano w chwili obecnej 120 tysięcy monet, całkiem ok, odbiór społeczności i pamiętajmy, jest to karta dynamiczna, to trzeba brać pod uwagę. Natomiast przechodząc do samych zadań, najciekawsze jest to, że oczywiście kartą dynamiczną jest też w tym przypadku zawodnik, którego dostaliśmy, czyli Diogo Jota. Natomiast w przypadku Diogo Joty nie widzimy tutaj tej dokładnej, dodatkowej zakładki, jak on ma się upgrade'ować, ponieważ i jej uwaga, zapomniał przypisać prosa do Diogo Joty i na dobrą sprawę nikt go nie reprezentuje, mają według komunikatu, który wrzucili, dodać nam dodatkowe zadanie, dzięki któremu Diogo Jota będzie mógł skoczyć na ocenę 87. Zobaczymy, jak tego podejdą i to zadanie tak naprawdę nie będzie zależało od żadnych losowych sytuacji, tylko od tego, co tutaj zrobicie. Natomiast całkiem fajna karta, całkiem spoko, za darmo, uczciwa cena. Dodatkowo tutaj mamy różne zadania, na przykład rozgrywaj mecze, zdobywaj bramki i tak dalej. Następnie mamy skrupulatność układanki, to znaczy wystarczy tutaj na dobrą sprawę kończyć wyzwanie budowania składu. Te, które wam pokazywałem w SBC, codzienne łamigłówki, które naprawdę warto sobie porobić, no bo za to są po pierwsze punkty doświadczenia, po drugie wiadomo jakieś paczki, a nuż coś traficie, chociaż wiadomo jak z tym wszystkim jest.
natomiast widać, jak to też wygląda. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie, no bo jest trochę tych zadań, które tych zadań może być. Tak naprawdę tutaj mam jakieś kolejne wyzwania, zaliczy wyzwanie skrupuła, zadanie jakieś tam, dobra, mniejsza. Zadania, wiadomo jak to wygląda, pewnie z tym się zapoznaliście. Natomiast ciekawych sytuacji, rynek bardzo mocno spadł na segmentach, to chciałbym jeszcze tutaj szybko poruszyć, zanim przejdziemy do kolejnego eventu. 8.3 się obroniły, 8.4 też, 85 też nie są najniżej w chwili obecnej, no bo miały nawet trochę niższe odczyty, ale ogólnie historycznie poniżej 7000, a tak naprawdę po 6600-700, to one chyba od października nie były. 87, 16, 88, 23, 89, 35, no i wydaje się to być dobry moment na wjazd taki segment, jeśli chcecie to trzymać w stronę czarnego piątku. Ostatnie dni nie były idealne, były podbite, był duży hype, natomiast w chwili obecnej jest to tanie, pewnie sobota, niedziela będzie tak samo i wszystko będzie zależy od tego, jakie jutro dostaniemy SBCO ikony. Znaczy wiemy, dostaniemy ikonę 89, ocena maksymalna, ale jakie będą wymagania, czy te wymagania strzelą w jakikolwiek sposób, w którykolwiek wysoki segment, czy jednak się rozbiją na przykład na skład 8.5 i skład 8.4, albo skład 8.6 i skład 8.5, wtedy trochę te wyższe segmenty mogą nie zostać uderzone na przykład 89 tak mocno i trochę osób może sprzedawać, często niedziela też była tutaj niska. Natomiast chciałbym przejść z wami do kolejnego tematu, którym jest event, który nadchodzi. Kolejnym eventem związanym z czarnym piątkiem ma być wydarzenie Thunderstruck i patrząc na to, dostaliśmy kilka paczek do kodu gry, są to typowo paczki sklepowe na samym początku, w drugiej stronie również paczki sklepowe, raczej tutaj nie ma jakiejś wielkiej historii, są dość spore, natomiast trzeci kod gry jest już dużo bardziej ciekawszy, ponieważ posiadamy 83x20 i zobaczymy, do czego to szykują, bo jak dobrze też pewnie wiecie, obecnie jesteśmy na etapie takim, że jeśli chodzi o zadania, jeśli chodzi o sezon, sezon kończy się za 5 dni i 8 godzin, więc tutaj mogliby ewentualnie też użyć właśnie tych paczek, tak samo 3x87+, które jest w kodzie gry, raczej może być rzeczą do sezonów. Natomiast przechodząc dalej, dostaliśmy też design karty, który nadchodzi w ramach tego eventu związanego z tematyką burzy. No i ten design kart według mnie jak najbardziej świetnie wygląda, jest naprawdę ciekawy, jest naprawdę fajny. Ogólnie grafik w tych edycjach dojeżdża, czego nie można powiedzieć o menu oraz często gameplayu. Natomiast ogólnie tak to wygląda, to będzie karta eventowa i to ma być event powiązany z czarnym piątkiem. To co wam ostatnio chyba mówiłem, czarny piątek nie startuje w piątek, najczęściej startuje już w czwartek. W piątek możemy dostać albo w czwartek już najlepsze informy do paczek, zobaczymy jakie do tego podejdzie. Natomiast rok temu mieliśmy karty Signature Signings, chyba nie mylę, chyba rok albo dwa, ale mieliśmy karty na przykład Signature Signings, które bardzo dobrze odbijały, a w tym roku będziemy mieli sytuację taką, że będzie właśnie karta taka z tematyką burzy i tak samo dostaniemy kolejny rodzaj ikony eventowej. I to jest wszystko, co wiemy na temat tego eventu, natomiast myślę, że ten design karty i tak już dużo nam mówi. Słuchajcie, nie przedłużam, i tak ten materiał wyszedł jeden z najdłuższych, karty EA Pro, wiadomo o co chodzi, czy tam Pro Life, wiadomo o co biega, karty dynamiczne, mniej więcej już pewnie macie zarys, na co zerkać, jak to brać pod uwagę, że mimo wszystko są krócej w paczkach i to jest fajna sprawa, co możecie zauważyć tutaj, informacja, akurat kamera zakrywa ten dzień, do kiedy jest dalej, do środy, do godziny 19. Następna sprawa, która jest tutaj bardzo ciekawa, to że nie wszystkie karty grają w tym samym momencie o upgrade, więc zobaczymy jak to ostatecznie wyjdzie, ciekawe jak one się też będą zachować, grupa A i grupa B. Wydaje mi się, że to najciekawsze, najciekawsze rozgrywki, najciekawszy temat, ponieważ bardzo szybko będą te spotkania, a reszta to już temat tych kart, na ile są grywalne. Zobaczymy też, jak będzie wyglądał sam rynek, bo powiem wam, że rynek jest naprawdę zdrowy. Od poniedziałku tak naprawdę do dzisiaj rynek jest rosnący, no bo jeśli widzimy Van Dijk'a w chwili obecnej po 165 tysięcy monet i tak naprawdę, patrząc nawet wczoraj oczywiście, miał górkę po 167, ale sama sytuacja, jak to wszystko wyglądało, jeśli chodzi o przedwczoraj miał 167, się nawet 180 chwilowo, ale to nie jest potężny spadek, a często ten piątek wieczorem, sobota rano albo piątek na sobotę były bardzo nisko i były bardzo mocno spadkowe dni, a w chwili obecnej, kiedy patrzymy nawet na kartę Neymara, kosztuje 140 tysięcy, a maksymalnie chodziło około 150, więc nie ma jakiegoś wielkiego załamania na tego typu topowych, dobrych kartach, no bo wiadomo, kiedy przeskoczymy sobie na jakiegoś Griezmana czy inną tego typu kartę, to można śmiało powiedzieć, że mocno straciła, na przykład mamy w tym przypadku Kunde, który jeszcze tak naprawdę dzisiaj chodził po 58, kiedy liga weekendowa trwała, teraz chodzi 47, ale to jest norma, ponieważ poleciało bardzo dużo paczek w tym Lightning Rounce, więc rynek jest zdrowy, jak mi te karty nie zejdą, to je przetrzymam do około południa i powiem wam jutro, jak to wszystko wyszło. Dziękuję bardzo za oglądanie, wybaczcie, że tak długo, bo zwykle staram się 8-9 minut, żeby zbyt dużo czasu nie zawracać, ale tutaj cała ta koncepcja nowego eventu trochę namieszała. Widzimy się o 18 na Twitchu jak codziennie oraz jutro o 6 rano tutaj na materiale. Siema!